No i zaczynamy. Runda pistoletowa. Zobaczymy, jak to mają rozegrać gracze Inet Koksów. Oni często tutaj agresywnie od B zaszkodzą. No i jak to szybko zostało już rozbite ten szyk cały zespołu Alsen przez Inet Koksy. Bomba co prawda była, będą też i pieniądze, więc będą też mogli zagrać w drugiej rundzie. Po tej rundzie tudzież rundę z pełnym ekwipunkiem. Jest easy, ale chyba na odnowienie tam nie będzie to na punkcie zamkniętym tutaj. No nawet udało się Sinkersowi zabić Furlan, ale teraz odpowiada Inet Koks, no i chyba tą rundę jednak wygrają. MMS tylko tam z Bizonem. Był tam frak jeszcze od Kuba, ale no niestety to za, troszkę za mało. 2-0, ale teraz już będzie pewnie runda z pełnym ekwipunkiem w wykonaniu graczy Alsen Team. Jednak to zaprezentowało gracze Alsen, tutaj mogli sobie pozwolić na kupienie broni, no i już sobie wytworzyli mało, ale zawsze przewagę. Furlan, najlepszy strzelec zespołu Inet Koks, nie żyje. Co prawda dobi tutaj mocno, bo ma tylko 7 HP, więc będzie musiał tutaj no, uważać na siebie zdecydowanie. No i jeszcze 4 graczy w zespole Inet, ale chłopaki bardzo dobrze strzelają, więc tutaj musi Alsen trzymać się razem. Myślę, że to jest głównie klucz do zwycięstwa z tym zespołem. No naprawdę to tutaj wręcz niepokonani. Nie wiem właśnie, czy jakiś mecz w ogóle na tym turnieju przegrali, wiem, że ewentualnie mieli problemy z USA-mi. Nie wiem, czy będzie z Fountain, który... A w sensie tylko połowicznie. Tymczasem tutaj Isaac już spróbuje kupić się, cofam, weź tutaj dużo graczy. No i niestety gorzej wychodzi z tego drużyna Alsen, już bomby chciał położyć tam. Przepraszam, zdjęty Isaac 1 versus 3, sam kup. Tutaj mamy Papa z Bizonem i na SC Easy z Empowerem. Kup tutaj gdzieś się chowa, zauważył już gracza pod Meliną, dalej trochę na jego koncie, więc będzie szansa, zobaczymy czy z CS-ki gracz wyeliminuje. Już Kuba widzieli, no i będą teraz w niego próbowali wjechać niemal z tym pistoletami. Jest z P90 Easy. No i niestety będzie runda numer 3. No niestety, choć że jestem troszkę stronniczy, trzecia runda na konto zespołu Inet Koks. Alsen znowu miał pieniądze, ale teraz MS no, już od razu tam mierzył na ten wagon przy LC, na wagon numer 6. No i czekamy ciągle na to, co zrobi Alsen, a czekają raczej gracze Inet Koks, którzy póki co prowadzą w tym meczu. Mają się bardzo dobrze, równie dobrze się również ustawiają tutaj na swoich pozycjach. Medecu grając nam do BSA od Furlana, no i spójrzmy teraz na niego, 13 HP na jego koncie, więc będzie mu ciężko już dobić. Spółka atakuje na bombsite zamknięty, już on praktycznie zajęty, ale Furlan jest tam dobrze ustawiony, 3 versus 3, a już teraz Inet tam Paweł troszkę zamieszał, 2 versus 3 teraz Furlan, ale tam dobrze ustawiony, dobi na górnym zamku, nie będzie ciężko, Empower tylko ze snajperką.
Norbiak i Kuba, oni chyba będą zachowywać, przepraszam, będzie Power zachowywać. Mistrza teraz wykonuje Empowera, więc bo chyba tej snajperki jednak nie zachowa. Już tutaj go goni strzelec z Alzem, tam próbował tak chytrze to zrobić z tym blokiem, ale jednak się poprawił Norbiak i jest pierwsza runda na konto Alzen Team. Zobaczmy, jak teraz rozstawi się zespół Inet Clocks. No, praktycznie standardowo Paweł tutaj ciągle kryje jakąś inną nogę, Power z Furlanem. Furlan wręcz te pokoje kruzi, ale tam na pewno gracz Alzen Team nie znajdzie. Chociaż teraz Sfinkers tam podchodzi, Kub też, więc muszą tutaj na Furlana uważać. Tak, jest tylko z pistoletem, więc może tak groźnie to wyglądać się będzie, ale już robił takie rzeczy w tym meczu, więc trzeba na niego na pewno uważać. Spójrzmy, tutaj widzimy X-Ray, że na blisko ma Sfinkersa, no i zobaczymy, czy on tutaj służy, czy może jednak Furlan się pokusi o skrócenie. No, nie wyszło mu to zbytnio, same tylko mocno Obero musi się teraz ewakuować tutaj gdzieś do BSA. Nie ma tutaj takich płaskich wagonów, jak to miało miejsce w 1-6. Na przykład tutaj widzimy, że po lewej stronie teraz Furlana nie ma tego wagonu, który mieliśmy we wcześniejszej wersji gry. Izak będzie tutaj krócił od pleców, ale chyba jeszcze tak łatwo tego nie będziemy dokonać. Dobi dołączy tutaj do reszty zespołu, zresztą patrzy tutaj Kup ciągle drobinę, teraz już ta drobina odpuszczona, Dobi go zastępuje i teraz to jest ten moment, gdy atakuje bombsite zamknięty zespół SM Team Speakers, tymczasem dwa fragi, bardzo ważne fragi na pewno, cztery wręcz, Izak i Paweł tutaj jeszcze z pistoletami i zawsze gdzieś tak na ostatnią chwilę się pojawia tutaj. Będzie bez chodzić, jest frag dla MMMsa. Jeszcze jeden frag tutaj od pokoi. Widzimy na X-Rayu rywala, tam próbuje Norbiak jednak kończy. Tutaj na górnym zamku nie miał większego problemu z zabiciem przeciwnika. 3-3-2. No i kolejna runda dla Alzen. Chłopaki wyrównują powoli, runda kontaktowa dla nich. No i zobaczymy, jak to będzie. Teraz Norbiak troszeczkę dał się zaskoczyć, tam Paweł chyba jedną peską zdoła zabić gracza Alzen Team. Furlan identycznie, wręcz takie prawie że déjà vu tutaj na tym, na tych pokojach. Tutaj spójrzmy, jak wygląda przy ścianie ta sytuacja. Wrócili się gracze drużyny terrorystów teraz na dół drabiną, ale tu chyba będzie asekurować MMS i tak on kończy tą rundę, mamy wyrównanie 3-3, więc jednak Inet Clocks nie będzie miał takiej łatwej przeprawy przez ten pojedynek. Tutaj Alzen zdecydowanie stawia opór. Co prawda pierwsza mapa przez Inet wygrana. Tutaj jeżeli już również wygrają, to spotkają się w pojedynku finałowym z Deltą. Bardzo spokojnie, czy tutaj ktoś jest z antyterrorystów? Nie. Chyba teraz, no widzimy w trójkę w BS, albo mi się wydaje, nie, mamy dwóch graczy jednak, czy trzech? Nie, dwóch graczy bezpośrednio w bombsite A, gdzieś tutaj Paweł, przy zamku, czy jest chyba Furlan, na otwartym, przepraszam. Tutaj gdzieś Furlan z Empowerem. 3 versus 4 teraz, no troszeczkę ciężko tutaj się zorientować w sytuacji. Jest znowu MMS, no naprawdę ten zawodnik chyba czuje ten mecz jak najbardziej. Czy będzie jeszcze jeden frag? Nie, Paweł tutaj go zaskoczył. Sfinkers i Dobi razem mają niespełna ponad 50 HP. Paweł ma prawie tyle samo. Tutaj Dobi po cichu, Sfinkers słyszy, że gdzieś tutaj będzie biegł jego przeciwnik, ale teraz Prefire nie trafił nim tutaj i będzie chciał z drugiej strony go pewnie Paweł zajść. Ale no, szybsza jednak bomba, widzimy
Paweł zginął, no i mamy prowadzenie Alsen Team, chyba na to chłopaki długo czekali. No i Koksy mogli się troszeczkę teraz zdziwić, że jednak muszą teraz grać Eko. Będzie, no myślę, że ciężko. No i co zrobi Alsen w tej chwili, czy stracą to prowadzenie, że jednak pociągną to do samego końca i zakończą tym rezultatem dla siebie tą połowę, pierwszą mapę numer 2, przypominam, rezultat w mapach obecnie to 1-0 dla Netcoms. Bardzo fajnie tutaj dobi, fraguje Pawła, 4-4. Tutaj próbuje sprayować Dobie, ale coś mu to nie wychodzi, rzuca granata, bomba już podłożona, jest Fingers tutaj w ST, tak jakby jeszcze na dokładkę próbuje tutaj przeciwników sfragować na innym tylko nie pomysłu, czy będzie trzeci frag dla Fingersa, więc tutaj widzimy, że jeszcze na blisko ktoś próbuje w niego wejść, więc musi uważać. Na jego szczęście nie trafia, będzie tutaj za koszem. Ale tam wymija się z nim Sfinkers, więc opuszczają chłopaki, tam jest za to MMS, który wszystko bardzo ładnie wyprawia. Jest ostatni strzał do biegu tutaj gdzieś przy respie terrorystów, 5-3 dla Alsen Teamu. Bardzo szybko się ta akcja toczy. Na serwerze 3 versus 3 Empower i Paweł, no nie wierzę, że tutaj Inet sobie nie radzi. Tutaj Alsen możliwe, że znalazło na nich jakąś regułę, jakąś moc. Chłopaki pokazują przez te ostatnie rundy. Jeszcze pamiętajmy, że Inet tutaj powinno zdecydowanie prowadzić po stronie antyterrorystów, zatem co Alsen w tej drugiej połówce pokaże. Kubi Sfinkers, ja tam słyszę jakieś brawa, więc coś tam się musiało zadziać. Paweł z AWP na Kuba i Sfinkersa. Buduje, jest Sfinkers i szósta runda dla Alsen Team. Jesteś zmęczony pewnie, nie? Dragon ma przez pana oczy, on może jeszcze 3 dni się grać. Trzy noce. Właśnie jak tam z tymi gałkami, czy tam gałką? Dobrze. Nic się nie stało. Po prostu. Nie, wszystko jest. Paweł, komentuje? No komentuje. Alsen Team 6-3 i Netcoks no troszeczkę jakby wyszło z prawy. Teraz taka dywagacja tutaj się wydała na temat tego, czy jestem zmęczony, czy nie. No, komentatora można co najwyżej skrytować, na pewno zmęczony nie jest. Tam już jakieś komentarze pewnie jakieś lecą na mój temat. Nie? A to ciekawe jestem. No to... 6-3 w koncie Alsen Team, no i co ciekawe, Inet w ogóle się nie może odnaleźć, nawet jeżeli chłopaki grają rundę z ładnym ekwipunkiem, to tam zdecydowanie im nie idzie. Bombsite zamknięty, zaraz będzie atakowany tutaj, piątka chłopaków z Alsen będzie tutaj na bombsite zamkniętym w bratobójczym pojedynku walczyć. Norbiak tutaj nie może trafić, jest frag, no i tylko Paweł po raz kolejny. Tutaj Alsen bardzo żywiołowo na te zwycięstwa w runach reaguje, no i brawo dla chłopaków. No i kończy to Norbiak. 7-3 dla Alsen Team. Tero. 7-3 wygrywają. Co? No, tak? No, weź po. No i zobaczymy, co teraz w tej rundzie zdoła czynić ekipa Inet Koks. Znowu z problemami, ale mamy rundę Eko u graczy z Inet. Chyba przy tych trzech rundach się zatrzymają. Najbardziej zaskakuje mnie to, że terroryści już 7 rund mają na swoim koncie, a grają po stronie terrorystów, właśnie, więc to chyba najbardziej zaskakuje.
nie czytam X rewączam. Teraz tak, bardzo po cichu, bardzo skrupulatnie tutaj, zachowawczo, zespół Alsen. Leci flesz w bombsite, no i czy z tym diglem będzie w stanie Easy coś zadziałać? No nie widzimy na tym fleszu, ciągle ma 100 HP, więc jeszcze tam się jednak trzyma. Co robi teraz Alsen? Ma z dwóch stron tutaj ogień wytoczony, ale jeszcze raz Pesco trafia tam do biegu, jeszcze tutaj na blisko, tylko 22 HP na koncie Kuba, no nie wiem, ale teraz kończy to Easy, no i czwarte oczko, jednak na konto Inet, Cox, nie wiem jak tego nie wygrali gracze Alsen. Później zapytam, ale no naprawdę, coś niesamowitego w tej rundzie. Ewidentny błąd tam graczy Alsen, nie wiem, może troszeczkę za bardzo siebie uwierzyli. Dalej to są trzy rundy przewagi, ale ta przewaga może tutaj stopniowo nam topnieć. Już z planem ksipunkiem tym razem Inet po całkiem dobrej rundzie. Zresztą wygrane, więc co tu dużo mówić. Siebie jeszcze raz uwierzyć, bo Inet wygrał rundę praktycznie już przegraną podstawą, u podstaw, przepraszam. Więc chłopaki muszą tutaj sesje zdjęciowe, którzy tam zgarniali nagrody z turniei, chyba turniej fanowski jak gdyby. I do domu nim jedzie. Coś wygrał rower, takie duże puto tutaj jest, ja wam tego nie pokażę, bo nie mam tego teraz w kadrze, ale no, skupmy się na pojedynku, który naprawdę zyskuje na emocjach z minuty na minutę wręcz. Alsen ciągle te 7 oczek utrzymuje tutaj Norwiak z Alba, ale trafić, no jednak nie może. Emmet tutaj gdzieś szuka fraga. Inet powoli się odnajduje w tej sytuacji, tutaj szuka w tym smoku, znaleźć nie może. Tutaj sam Norwiak. Norwiak z AWP tutaj nad nim przeciwnik, jest frag! Czy będzie jeszcze jeden tutaj? Nie może trafić, bardzo ma HP, no i Norwiak z Pawłem, 9 HP, on powinien tą rundę wygrać, jakieś okrzyki słyszeliśmy, nie, jednak tutaj zabija, ale ta bomba, czyż za szybko miała tykać, 3, 2, 1, chyba jednak ją rozbroi, no jednak będzie ta piąta runda na konto Inet. Koksu. 7 do 5, no naprawdę bardzo ładny ten pojedynek półfinałowy. No a Delta ciągle czeka na rywali. Paliska się rozsiadły. Bierzemy do domu, bo on jeszcze Babla Dog, czy jakoś tak się nazywa. Za ile grają? Czekaj, grają. A co to jedzie do mnie? Inet Cox versus Alsen Team, coraz mniejsza ta przewaga chłopaków z Alsen, rundy zresztą bardzo wyrównane, to nie możemy mówić o jakimkolwiek przypadku z nich. Każdy tutaj do ostatniej sekundy wytrwale walczy. Znowu w osłabieniu Inet Cox. No ale teraz na zasadzie zamknięty tutaj i zakładnie przed presją, no i zaraz jeszcze tam chyba do pełni formalności, bo na daleko ma również rywali na zasadzie zamkniętym, teraz prawie pod celownik wszedł, ale no na szczęście Kubę to uratował. I Norwiak z MM są tylko przeciw tutaj, Easy stara się na daleko puścić bursta z Famasa, jest frag dla niego, no i tam jeszcze tymczasem zginął Norwiak, czyli no 6 do 7 będziemy mieli, jedna runda przewagi nam się zrobiła z tego, więc idziemy, goni wynik Net Cox, 7 do 6 dla Alsen. Dobry malarz.
Nie wiem, nie pamiętam. Versus 3, takie troszeczkę z kontekstu wyrywamy te niektóre akcje, zwężenie tutaj strasznie, dotykanie które osoby, no ale to jak chyba akurat już nie ma się zbytnio czym tłumaczyć. Tak na to wygląda tutaj Dobi na tym nowym gnieździe, kontroluje sytuację, jest też Kupy, którego dopiero teraz zza smoka zobaczył Paweł. No i chyba sytuacja bardzo wymowna, sama za siebie mówi tutaj dwa fragi. Bardzo dobre spray od tego zawodnika i 8-6 dla Alsen Team. No i ostatnia runda tej pierwszej połowy Alsen Team vs Inet Cox. Chłopaki z Inetu już troszeczkę tam zdołali Swinkersa obić, ale widzimy, że chyba to nie będzie tak naprawdę ściema tutaj, przynajmniej tutaj zamknięty. Chłopaki rzeczywiście zdołają tutaj zaatakować, ale tam już trójka, więc będzie ciężko zawalczyć. MMC już rzuca flasza, więc to chyba za chwileczkę ten moment, gdy chłopaki zaatakują, ale tam dobre tyle Norbiaka na wagon psi. Jeszcze jeden granat i chłopaki mogą ten bombsite podwieźć, ale jeden flash tam poleciał nie tak jakby chcieli. Widzimy tutaj MMS troszeczkę oślepiony i wchodzi jeszcze Paweł na plecy, więc zupełnie to nie wyszło po myśli graczy Alsen Team. Zostaje tylko Norwiak, który gdzie on tutaj jest, walczy gdzieś na pokojach, tam na drugim, na górnym zamku. I mamy 8-7 jednak koniec tej pierwszej połowy meczu, drugiej mapy meczu Alsen Team vs Inet Cox. Dobra. To co chciałem ugadać, to ugadałem. Teraz trzeba ugadać tutaj na streamie z wami. Z walami Paweł, no już miał spektakularną akcję, gdy chyba komentowałem z Pawłem drugim Kitmanem. Tutaj te mecze, to była taka akcja właśnie, gdzie rzeczywiście Paweł tutaj z tymi dualami pojedynczymi pestkami, co ciekawe, zabijał swoich rywali. Zostaje tylko Paweł, ale teraz no rzeczywiście to samo nam pokazuje, co wtedy na Inferno. Więc jeszcze jeden frag od niego tutaj w wylocie, jeszcze próbował jakoś trefnie zabić, ale no nie wyszło to jednak. Jest 9 runda dla Alsen Team, więc chyba teraz Inetom styl Alsenów zdecydowanie nie podpasował. Prośba od Empowera, żeby spauzować grę w kolejnej rundzie, więc taki pewnie się stanie. Deko w wykonaniu Inet Cox
Za to z panem Xbookiem tutaj P90 u Kuba przy wagonie szóstym będzie starał się tutaj coś wywalczyć. I są tutaj zresztą już gracze Netcocks i on tutaj musi czekać usilnie na przeciwnika, żeby te kilka fragów zdobyć, tą rundę zakończyć i mielibyśmy już okrągłe 10 rund na koncie Alcen. 3 rundy przewagi to byłoby już zdecydowanie coś. Za chwileczkę tutaj wybiegną, no nam łatwo powiedzieć, no dla Kuba niekoniecznie jeden frag tutaj, jednak dobrze ustawieni na tym eko, no i robi się kłopot. Z takich błahych pistoletów naprawdę widzimy, że potrafią chłopaki swoje wystrzelać, ale teraz burstem oberwał, no głupia śmierć z Finkersa. Dobi na szczęście tutaj daje odwet dwoma fragami, zostaje tylko MMs z Bisonem. Frag za frag zdecydowanie ta runda. Jest Paweł Senczurko, no mimo że z pistoletem zaczęło, ale koniec teraz czasu. No i już Paweł tej bomby nie podłoży. Jest 10 runda, 10-7 dla Alcen. Weźcie i podajcie z mojego plecaka chusteczki, bo jeszcze dam radę i będę poszedł. Ile? 10-7. Przegranych mapach. Jednak ciągle tutaj akcja trwa. To jeszcze nie jest koniec terenu, jeszcze Inet może coś z tym zrobić. Teraz jeszcze stanę się kongiem, zobaczymy co zrobi Inet. Pewnie jak zwykle tutaj troszeczkę pokombinują, postraszą. Na koniec końców jednak zaatakują któreś tam miejsce razem, ale teraz niepotrzebnie się tą małą drabiną wysypali, tak jakby wiedzieli, że nic im przeciwnik nie zrobi. Jeszcze Furlan tam próbował coś zrobić, ale ani jednego fraga od niego nie zobaczyliśmy. 13-7, 13 Alcen, 7 i Netcocks. Znowu się tej małej drabiny uczepili gracze Netcocks, no i to Dobby wykorzystuje tam po nogach, zabił jeszcze, widzimy, że tutaj coś takiego jakby przez ścianę, no widocznie tam przez tą obramówkę strzelał do swojego przeciwnika. 4 versus 3, tutaj wierzy na odnodę, szkoły też ma, więc zobaczymy jak tutaj się rozstawili. Jest Easy właśnie na tej odnodze, jest Furlan przy LC i Paweł podchodzi pod bombsite zamknięty.
więc no nie wiemy, co teraz planują. Chłopaki nie mają bomby, czy tutaj pojedą to wyjmować. To, co im się zawsze udawało przez ostatni czas, teraz jakoś nie przechodzi, więc zobaczymy, czy... Tak? Kto? To nie jest od nas, że jeszcze złączam te dropy, tak się nam ci z dupy pojawią. Złączam? Na te z dupy, przyjdę. Nie wiem, czy to słyszeliście, my nie mamy na te problemy techniczne, które i tak chyba nie są tak duże, mam nadzieję, wpływu. A teraz dobrze jest? Teraz jest dobrze? 14 do 7, aż dwa razy więcej punktów na koncie Alsen w porównaniu do Inet Cox. No chłopaki z Inet, no może odpuścili sobie po tej wygranej mapie. Może troszeczkę im zabrakło teraz pomysłu na grę. No ale tak jest do czynienia, która z taką łatwością, z takimi zespołami jak Delta wygrywała. No ciekawe było, jakby znowu się skonfrontowali z graczami z Delty, tak jak to miał miejsce w mistrzostwach polskich. Chłopaki tam z BenQ Delta byli bardzo tam zdenerwowani, a mianowicie Tomek to niepocieszony tym rezultatem, ale teraz już powstańcy zamknięci, zaatakowani. Zobaczymy, czy wybronią się oni tutaj. No jak ciekawa sytuacja, no łatwo powiedzieć, na X-Ray tutaj poleciał spray, dobrze się w nim odnalazł. Empower teraz również gdzieś tutaj na pokojach na górnym zamku, no i zobaczymy, czy on tutaj jeszcze będzie w stanie coś urwać. Spaceruje, no wręcz zwiedza, ale co ma robić? Musi tutaj zrobić to spotkanie, gdzie ta bomba rzeczywiście jest tam na daleko. Jeszcze Kup strzela, no on nie miał tutaj za bardzo szans. Na piksel wręcz ustawiony był gracz Alsen Team. No i bardzo ciekawy wynik w porównaniu tego, co mieliśmy okazję zobaczyć w pierwszej mapie, przepraszam, tego pojedynku półfinałowego. Alsen Team już 15 rund, czyli runda na miarę mapy. Żebym tak powiedział, 8 map pointów, taką nomenklaturą tenisową. Nie wiem, za często oglądam, więc pewnie to dlatego. Ale teraz widzieliśmy, że na nodze dużo mamy zawodników z Inet Cox, więc widzimy, że chłopaki wszystko na jedną kartę stawiają, czyli nie boją się nawet skutków tego, co miałoby się tutaj wydarzyć. Poleciało kilka fleszy i jeden spray Kuba, czy będzie jeszcze jeden? Pewno tutaj zabrakło trochę naboi. Jest za to Norbia, który go poprawia. Czy jeszcze coś zdoła tutaj ustrzelić? Jeszcze jeden frag, czy będzie tutaj koniec przez Norbiaka, czy on to spuentuje jakoś z tej snajperki? Jest tam ciągle gracz Inet Cox. Na plecach ma jeszcze Sfinkesa, czyli to on może tę mapę zakończyć. Leci tam granat, zupełnie nietrafiony. Już tutaj zamknięty, wie on sam już dobrze, że on tutaj nic nie zdziała i uświadamiamy to jeszcze dosadnie. Norwiak 16 do 7, no trochę niespodziewanie takie wysoko. Alsen wygrywa to pewnie dzięki dobrej grze chłopaków po stronie terrorystów. No i będziemy mieli mapę numer 3. Zaraz się dowiem, co to będzie za plansza. A my wracamy za chwilę. No, uzupełnienie płynów. O, i nie tylko. Co? With 6 adjustable brightness levels and dimmer function. 3 unique easy shift zones allowing easy key duplication. Quick and easy macro live recording with dedicated record button. The Rocket ISKU introduces the innovative Rocket Talk protocol, giving you additional set bonus functions. Rocket ISKU, illuminated gaming keyboard. G-Data.
award-winning quality. Made in Germany. Permanent malware detection rates of over 99%. That is unparalleled throughout the world. Top protection in the background. You work, we protect. In the office and on the go. Maximum security. Extremely easy to use. G-Data. Tougher opponents, harder quests, worlds gone mad. In times of extended danger, it's time to extend your domination. Extend your command precision with an 8,200 DPI Pro-AIM R3 laser sensor. Extend your command capability with exclusive Easy Shift button duplicator technology. Extend your atmospherics with a fully customizable 4-LED multicolor lighting system with effects. Extend the life and accuracy of your gaming with the Rocket Titan Wheel, the world's most advanced scroll wheel, and Rocket Clickmaster Switch Deck, powered by Omron, the world's most advanced switches. In worlds full of extended trouble, you need Domination Extended. The Kone XTD Max Customization Gaming Mouse. Jestem już. Tutaj są informacje od Pawła Wattenberskiego, który on odpowiada za wszystkie zdjęcia, które na naszym fanpage'u widzicie. Jeszcze będzie ich no cała setka, więc myślę, że kolejna fajna dawka fotek tutaj prosto z GF-a. My już tutaj się powoli zbieramy, już teraz tutaj coraz bardziej pusto, wszystko pustoszeje, wszystko jest zbierane, aby jak najszybciej się z tym uporać. My akurat tutaj wracamy, ja akurat pewnie jutro, u nas chłopaki tutaj z redakcji, Mike i Iker, już oni, ich tutaj dzisiaj nie będzie. No ale myślę, że tutaj mogę chłopaków zaprosić, tak jakby już podsumować to wszystko, bo jeszcze czeka nas finał, ale ja was zapraszam. Nie odmawia się. No tu chłopaków chcę zaprosić przed kamerą. Ale to jest kamera na nas? Tak, jest kamera na nas teraz? Jest. No, no. Ale w kamerze tego nie widać. Te chłopaki odpowiadały za całą realizację transmisji. Może było czasem lepiej, czasem gorzej. Hejterów nigdy nie brakuje, ale trzeba to przyjmować z dystansem. No jeżeli jest to opinia niekonstruktywna, to niestety, jak twoim zdaniem, Mike, ten event wyszedł? Tutaj pierwszy raz mogłeś się pokazać w kamerze. Myślę, że odbiór całkiem pozytywny. Tutaj raczej większość opinii była... Tak, byłem gwiazdą wieczoru. Znaczy, nie, tak na poważnie. Nie, tak na poważnie turniej bardzo fajnie zorganizowany. Opóźnienia były, ale niewielkie, także całkiem pozytywnie to wypadło pod tym względem. Komputery wiadomo, każdy przywoził swoje, ale w razie potrzeby na zastępstwo były. Mauser tam kontrolował sprawę w miarę możliwości. Z łączem też nie było tutaj problemu. Media miały świetny dostęp do graczy. Tutaj to jakiś osobnik mówi, że nie ma, ale to prawda. Nie. Ogólnie event bardzo na plus, także mam nadzieję, że pojawi się tutaj w lutym. Ja mówię o dostępie mediów do graczy. Także nie, ogólnie bardzo plusowo. Zaraz, tutaj jeszcze jakie mam pytania. Może dlatego będą pewnie pytania, dlaczego mam zeza, dlaczego mam zjebany buźkę. Dlaczego? Takie pytania to się chyba tak. To przywinęło. No ale co ja mam powiedzieć? No niestety, tak się urodziłem, tak mnie zrobiono niestety. Wszystko trzeba tata przyjmować. Tak. No ja mam taki dystans do tego, że widzicie tutaj... Paweł, ale mam nadzieję, że mój mikrofon był włączony.
Chyba jest włączony, bo tutaj chłopaki. No. Boksy nie reagują, to już nawet. No, i Kera widać także. A ty Irek nic nie mówisz. No bo jak mnie teraz tutaj jest pytanie, tak mam powiedzieć coś. Tutaj o wieku coś ale widzę wspomniane. Ale tutaj nie ma co ukrywać osoby, które... No, nie. Ale ja się nie świecę, makijażu się nie używa, to jest puder matujący tak naprawdę, a nie makijaż. A że ktoś... Jest tutaj to coś? Podaj mi ten puder. No, podaj. Tak. To coś to nie jest makijaż, tylko puder matujący. Co to za dwa pajace? No, no nie wiem, ci dwa pajace dbali, za, no, dbali o transmisję, to że są młodzi, a że ktoś kto jest młody, a kojarzy się z telewizją, a telewizja stricte, tak. To kojarzona jest no czymś poważnym tutaj kamer. No, tak, planujemy kolejne wypady. Może nie do Warszawy, ale chyba tak. To wszystko okazało się na razie, nic. Nie wiemy o kolejnych. Ile trzeba było czekać na mecze? Czekaliśmy. Nie, wchodziliśmy po prostu z serwera na serwer. Praktycznie ciągle tutaj u nas były mecze, przerwy, max chyba 10 minut, bo tak to naprawdę nie miałem w ogóle chwili wytchnienia. Ale oczywiście. My decydowaliśmy o tym. I zmieszać z botem. Ale no taki jest internet, takimi zasadami on się tutaj rządzi, więc trzeba się z tym pogodzić. U nas z tym żadnego problemu nie było, więc jeżeli ktoś myślał, że troszkę nam to zaszkodzi i będziemy tutaj się w kąt schowałem gdzieś tutaj za tym banerem UKSW, no to się chyba mocno pomylił. Ale jest tutaj kolejny hater, który mi tutaj miesza z botem, że nie zabrałem plecaka Majka, no ja tutaj biorę na siebie winę. No i teraz takie, musimy... takie nieporozumienie. Na klatę bierzesz, musimy teraz jechać. Arka nas teraz broni, props dla niego. Ile kasy mamy z tego? Grube hajsy, grube miliony. No ja z tego nic nie mam, ale teraz... No my mamy wszystko. To może to... Wy macie? No ja my nie mamy wszystko. Że jesteś bogaty, to nie potrzebujesz pieniędzy. Rzeczywiście. Co to za ogórek po prawej? Po prawej to ja. No to ja. Ja jestem ogórek. Jestem tutaj. Ale po twojej prawej. Nie, bo oni patrzą na ekranie, jestem po prawej. Nie wiadomo, no. Wiesz. Może nie jestem na zielono, mam jakąś zieloną koszulkę? Ja mam zieloną koszulkę. Dobra. Wyczekamy na transport. Właśnie, tutaj macie chłopaki problemy z transportem. Powiedzcie mi. Co? No ciebie nikt nie podrzuci, bo nic nie robiłeś, opierniczałeś. Dla jakiejś dead zrobiłeś zdjęcia. O nie. Dla zrobiłeś zdjęcia. Po jego lewej. Pan po lewej się przedstawi. No to ty. Przedstaw się ty. Ale po twojej lewej. Ale oni patrzą. To jestem Smurf. Ale... A może o mnie chodzi? Nie, ty jesteś po środku. Smurf w żałobie, tutaj jeszcze czarny jest. Smurf? Pogrążyłem w żałobie od hatingu mojej osoby. Weź, jesteś debilem. Jak się wyrażasz? No jak cię można o takim człowieku wyrażać? Kolega obok bardziej. Paski pogrubiają. Gdzie będzie wiatr z Bartasem? Był wywiad z Bartasem u nas? Był wywiad z Bartasem? Nie było wywiadu z Bartasem, więc go nigdzie nie będzie. To było losowanie może, ci się wydawało, że był wywiad. Najgorsza sytuacja? Szukanie transportu. No poza tym, tak realizacyjnie, bo to taka... Słaby kontakt dla mediów. Nie ma brak presji. Ja na kontakt nie narzekam. Co? Nie no, najgorsza sytuacja, ciężko stwierdzić. Nie było dźwięku na początku. No, może to 4-godzinne opóźnienie w pierwszym dniu. Tyle gdzieś. No ale już potem wszystko się udało. No, ale nie, no to była najgorsza sytuacja obecnie. Mausera nie dajemy. Zaraz kogoś z Alsem wam przeprosimy, bo oni tutaj nas męczą cały dzień. Największy levela z tego turnieju chyba. Tak, tutaj. Tak! No tutaj chcemy to. Gdzie jest Dobi? Ty po prawej, po Ela umyj zęby. Kto ja? No ale nie wiem, weźmy się do kamery huknąć, bo... Ja myłem zęby, akurat... Ja dupę pokażę do kamery. Ty lepiej nic nie pokażę do kamery. Nie, ja akurat zęby myłem. Ja też myłem właśnie. Ale może tak odbija światło, że są żółte. Co? No światło takie. Nie łapie stary w ogóle. Właśnie, nie mnie łapało przez chwilę. To muszę tak stać, żeby mnie łapało. Znaczy zły też. Ja tobie to miałem powiedzieć. No od prawej PFL-a? Ja jestem od prawej PFL-a. Ja nie wiem, czy... Podruje. Makijaż zrobimy tutaj, czy oni się świecą, chyba bardziej ode mnie tak naprawdę. No bo ty jesteś po makijażu. No. Patrz, ty kurczę,
Widzisz pot na twoim czole, jak się odbija światło od niego. Czy to... O. No, jakbyś mi przyniósł moje ciuchy, to może by tak nie było. Paweł jest czarny. Popudruj zęby. Popudruj zęby. Słyszałem, że nie mieliście nocleg. Nocleg był, czterogwiazdkowy hotel. Spaliście mansion na ławce. To może tutaj się ustosunkujesz do tej historii, co? Można też powiedzieć, że Mac, ale też nie miał. Właśnie. Kto nie miał? Spał u Delty. Mauser przyszedł. Mamy. Jesteśmy no. Widzisz, kim jesteśmy. A gdzie są pieniądze za lat? Za nocleg. Dobra, ty. Bo chyba nie wystaje zza biurka i lubi nam pocisnąć. To jest taka fajna sprawa. A że takie osoby są. Lejcie sobie buty. No nie, to... Mam sobie, że co o tobie napisali? Kto? Wiesz, co o tobie napisali? Kto? Dawać tu tego geja Mausera. Nie wiem, jakiś człowiek. Nie wiem, no ktoś, nie znam. Swoim byciem tutaj nie znam. Aslan. Jeden jest... Aslan. No on się nie zmieści tutaj, jakby chciał na kolana, by tutaj usiąść, to on na nich dwóch nie wejdzie. Kto? To nie. Idź się pokaż. Tak? Ja już byłem kilka razy dzisiaj. Trzeba kable podłączać. Bez pretekstów tutaj proszę. Dobiego dawajcie. Dobra, już tutaj kończymy nasze wywody redakcyjne. Tak. Koniec. Zaraz tutaj chyba ktoś ty... Nie. Oni grają już w ogóle zaraz. To jeszcze osobnik, które zdjęcia dla was robi na fanpage'u, je widzicie. Tutaj się w kadr wkradnie, w kapturze chyba. Tak wracaj, wracaj. Tak chuligan. Będzie dramatycznie. A Miko jest ze mną. Nie. Aj, bo oni grają zaraz. Ale chcą ciebie w kamerze. Co? Gdzie to jest napisane? My chcemy Mikołaja. Tak. Kto tak napisał? Dawać panoramicę. Nie wiem. A co? Ale bez przekleństw. Dawaj. Nie da rady, zaraz. To niech obejrzą reklamę. Jak tam idzie dziewczyna? Dziewczyny jadą do... są w domu już chyba. Albo w drodze do domu. Jest dziewczyn jest dużo na zdjęciach. Bo oni zaraz zaczynają grać. A my pytamy się, jak tam idzie. A jak mają iść, skoro już jadą do domu. Albo już nawet są w domu. Nie. Nie i chuj. Czochrańca ci. Ale tutaj cenzura, proszę. Przepraszam. Dobra. Tutaj grają. Już mówiłem. Nie i... Dobra, ja zmykam. Jedziemy, nie? F2 naciśnij. F2 w F1. Czekaj, niech to F2 włączy i możemy... Dobra, bo my nawet z transportem nie dojdziemy. Mapa numer 3, Inet Cox vs. Alsen Team. No. Super. Super, się na to cieszę bardzo. Ale nie był finał. Był finał. A może nazwę są dobre? No to jest trzecia mapa. Grają teraz, no. Mieli godzinę przerwy. Mark chce się zdążyć na 22. Zdążę. Co, siadasz? Czy nie? Zastanowię się. Co? Zastanowię się. Bo ty, no zawsze coś do powiedzenia. Ja jestem teraz. Dobra, idź sobie tam. Spielbergu, polskiego Tomkiego. Tak, już leci właśnie. No to jestem właśnie. Dobrze, zaczynamy rundę pistoletowa Inet Cox vs. Alsen Team, mapa Deadhouse 2. No zobaczymy, kto na tej mapie okaże się lepszy. Alsen chyba nie podpasowało zdecydowanie tutaj Inetom. Teraz jeszcze Izak nieciekawie ustawiony. Bardzo ładnie tutaj zaczęli i chyba bez strat nawet tą rundę zakończą. Tak jest, tutaj nawet Inet nie istniało ani przez chwilę. 1-0 dla Alsen Team i będą grali na pewno Eko. Była do tego jeszcze bomba, więc dodatkowe fundusze. Zobaczymy, co Inet wymyśli. Oni na tym Eko finał grają nawet lepiej niż z Rajfanami, to jest najciekawsze. Teraz jednak galerią zdecydowanie chłopaki będą atakować tutaj z pistoletem. Jest skampiony przy tej bramie, no i ktoś chyba teraz z niego wjedzie dokładnie. To będzie Sfinkers, ale teraz schował się na czas. Jeszcze Furlan próbował go tutaj wyczekać, ale nic z tego. Izak tutaj będzie czekał za tym kontenerem na długiej, na swoich przeciwników. I właśnie na długiej tutaj będzie ich kilku miał. Jest tam jeden frag na Kubie, ale no to za mało. Szybko tutaj wszystko się nam wyjaśnia i 2-0 dla Alsen. Thank you.
jeszcze jedną rundę w wykonaniu Inet Cox. No to jest dalej półfinał, pamiętajmy o tym. W finale już dawno mamy Deltę, która wygrała swój mecz z Oniskim. No Oniskim myślę, że nie jest łazienka, jeżeli chodzi o ten turniej. Nie miała tutaj tak naprawdę żadnych... Nie było tutaj żadnych wskazań, aby chłopaki nie awansowali na internecie. Dużo grali, choć akurat w turniejach z Rosmani. Mój, gdzie często mogliśmy ich zobaczyć. Teraz, no co ciekawe, tam na Eko gracze Inet Cox zabili już dwóch graczy z Alsen, więc chłopaki muszą uważać. Tutaj widzimy, że zamieniliśmy miejscami już na respawnie drużyn terrorystów. Mamy Furlana, AK zebrał Izek, no i może przegrać Alsen tą rundę. Starają się tutaj jakoś wyciągnąć tą sytuację, mają chyba nawet bombę, więc no, za mało konsekwentnie chyba tam Alsen ten początek podjęło. Będzie Izak wchodził tutaj na plecy, nie jednak całkowicie na galerię. Dobi tutaj w dole, gdzieś się ma nadzieję, że ktoś mu na to długo wybiegnie. Jest bomba, już MMC ją podkłada, ale tam na galerii, no nie wiem czemu tam nie puścił się o strzał, bo taka praktycznie śmieszna sytuacja, miał pewnie granata w ręce, no i tutaj MMC musi uważać za BS-em, grać na czas. Jest Paweł Furlany, trzy gracze galerią, no i spójrzmy teraz, Dobi tam nie pomaga, już powinno tam tylko pójść do niego. Miałem jakieś okrzyki, już chyba tam chłopaki wiedzą, kto wygrał frag od MMS-a. Jeszcze tutaj jest Furlan, no i zobaczymy, co zrobi Dobi. Dwa fragi odobiegnąć, wiemy, kogo to były okrzyki. Na pewno z zespołu Alsen. 3-0 dla Alsen Team. Podoba mi się to. Co się dzieje? Idę po darmowego Red Bulla. Nie dostanę padaczki, spokojnie. A ile jeszcze piję? Mam zer. Tam? Ona słaba jest, no. 3-0 dla Alsen Team, no i pierwsza runda z pełnym jakimś pokiem wykonaniu Inet Cox ze snajperką tutaj Paweł, no i na długie będziemy... Nie, to tylko mnie trochę podchwytliwie podszedł X-Ray, więc ja go chwilami włączę. Zbyt bardzo się nawet napalam na niego, żebym wiedział, tak? Piątka graczy, Alsen. Jeszcze przy życiu tutaj nie żadne strzały nie padły w kierunku zawodników z Inet, chłopaki bezpiecznie ten BS tutaj kryją, no i zobaczymy, tutaj Paweł może mieć dużo roboty, tutaj nie, pamiętajcie, nie mamy XR-a, więc tam rzeczywiście gracze z Alsen mogą się znajdować. Na razie nie ma zdecydowanego ataku. Czy XR-a? No ale tymczasem tutaj Norwiak z AWP jest Furlan, tutaj jeszcze reszta graczy na galerii również tutaj zauważył jakiś piksel, mógłby tutaj już go zabić, próbuje tylko jeden frag jednego od Furlana, 3 versus 3, no i sytuacja w miarę wyrównana. Izak tutaj jeszcze będzie za długi spod BS-a krył, więc tutaj wszystko się za chwilę powinno wyjaśnić. Dobir już tutaj też dołącza do bombsajdu. Tutaj zauważony Power i Easy, jednak Inet Cox tutaj w dobrym momencie wchyliło się, wbiegło. Wydaje mi się, że Alsen tutaj ciągle miał wrażenie, że gdzieś tam dopiero z B albo ze środka będą odbijać ten bombsite, a tutaj na długie ciągle byli za więcej Inet Cox i przez to właśnie pierwsza runda na tej mapie na ich konto wpada. 3-1 dla Alsen Team. No i z pieniążkami widzimy, że gracze właśnie Alsen mają sporo problemów. Teraz dobry granat, jeszcze Fire Shoty od Pawła i Izaka, no i tutaj bez większych szans. Paweł jednak zginął, ale on pewnie troszeczkę szczęścia miał. Sam gracz Alsen schowany, no tutaj nie ma za bardzo o co walczyć. Słyszę tutaj już skracający do przeciwników. Jest taki wrak dla Izaka. No i druga runda dla Inetów, to była Eko. Teraz zobaczymy, że są jednak pieniądze tutaj bez większych problemów. Cała piątka Alsen odkupiona. Alsen, widzimy, że teraz troszeczkę bierniej zaczęli rozgrywać
mapę tutaj, nie wiem czy nie ma tylko rzeczywiście, czy X-Ray jest wyłączony. No teraz zaskoczył Easy tam na środku Norbiaka, no i to może troszeczkę popsuć szyki graczom Alsenu. Tutaj Furlan ciągle jest. Spójrzmy, czy jego przeciwnicy właśnie tutaj w ruchu widzimy i zaraz będą pewnie atakować. Już tutaj mam Furlana schowanego za samochodem, na mob tutaj idziemy, więc on tutaj będzie miał duże szanse. Jeden wrak, no tylko na jednym się skończyło. MMS i Kup tylko przeżyć. Zobaczymy, czy coś z tego będzie. Easy, ale już teraz piękny strzał w jego wykonaniu. Czy będzie jeszcze coś od niego? Jest, znowu Easy, trzy fragi dla niego. Cztery nawet fragi w tej rundzie i mamy wyrównanie 3-3. Mieliśmy tymczasem Eko Alsenu bodajże 4-3 dla Inet. No i wracamy na właściwe tory, a raczej na te tory powinno wrócić Alsen. Szkoda by było, gdyby teraz naprawdę przegrali w miarę łatwo z Inetami, tylko dlatego, że troszkę im tutaj determinacji zabrakło na wcześniejszej mapie. Widzieliśmy naprawdę bardzo dobre dyspozycje chłopaków, no tylko 7 rund Inet zdołał ugrać, a tutaj nie wiem, naprawdę nie wiem, co mam myśleć. Dla mnie CSGO osobiście to taki random, czyli no losowo dużo jest w tym wszystkim i ciężko przewidzieć tak naprawdę rezultat przy takich meczach w miarę wyrównanych drużyn, które taki pewien już konkretny prezentuje, tak jak tutaj Innet i Alsen. No Kino po kolei tam na tablicy, Alsen damy w Furlan dwa fragi, no i chyba Norbiak już tutaj nie zdoła nic zrobić z problemami. Izak spróbuje, nie może trafić, wreszcie chyba za piątym czy tam szóstym razem trafia, no i piąta runda na konto Innet Cox. Powiedz mi, że tego nie było słychać, nie pewnie... Już wiecie, co pójdzie zrobić Mikołaj. Sika. Sobaczki? Co mówisz? Dobrze, wróćmy już do meczu, bo oba zespoły znowu grają w Fall Equipment. Taki ładny. Nawet z gumą z tyłu. No, ja swoją wypalę. Tak. Co ja z nią zrobię? Będziesz mi go od razu przykleić. Dobrze, tutaj nadal jeszcze żaden z zespołów nie otworzył ognia w stronę właśnie przeciwnika. Teraz chyba dopiero szykuje Sfingers tutaj w danym grupie. A jednak z drugiej strony tutaj jest frag dla właśnie Alsen. Trzy fragi z kolei, Norwak tam też zawalczył. Ja was tak lepiej proszę.
Dobra, myślę, że mamy chłopaków, to jest, ja tutaj już chyba sam na froncie zostaję i będę się tutaj męczył z chłopakami z Alzen i z Inet. Więc Inet tymczasem wyszła na prowadzenie, tutaj mamy rundę numer 10, już przepraszam tutaj za tą absencję, że nie skomentowaliśmy tych kilku pół, ale widzimy, że tutaj jeszcze u nas takie końcówki praktycznie, tutaj tak, że już się powoli będziemy zwijać, ale nie był dzisiaj finał i półfinał na 100% naszą, to nie zobaczycie. Będzie atakowana mocno z dwóch stron, ale tam na środku straszne rzeczy robią Inety chłopakom. No cóż, tutaj troszeczkę przekombinowałem się wydaje Ineci, przepraszam, Alsten. Inet akurat dobrze ustawione przy respie swoim, tam mieli doskonały rzut, żeby zlikwidować swoich rywali. Będzie za WP tutaj, no akurat już nie zdołał dostrzec Gdanszy, ale jeszcze raz no Empower i idealnie się ustawić, czy będzie jeszcze jakiś frag? Snajper na środku, będą chcieli go pewnie zlikwidować, wybiegają, kolejny frag na MM-ie, teraz dopiero Dobi jakoś tam zabija, tutaj czeka Izzy przy samochodzie i wszyscy powoli wyjaśnią tutaj bardzo, a jeszcze Paweł dwa fragi za WP zdołał dorzucić i 7 do 4.3 versus 5, tymczasem Paweł 7 HP, Empower 48, no i powoli to zaczyna nabierać jakiegoś sensu. Tutaj Norbiak, bardzo ładny przebysk z jego strony, tam zesprejował dwóch graczy, tymczasem prawdopodobnie jeszcze na respie, chyba jednak będą galerię tutaj odbijać, widzimy na daleko. Dopiero teraz niepotrzebnie tak zwlekali, bo tutaj już jest wcelowany praktycznie przy swoim respie. Kto to był? Prawdopodobnie Empower teraz już wrócił na galerię i będzie razem z Furlanem odbijać. Ale teraz Norbiak ładnie, jeszcze trzeci frag od niego, czy będzie może coś więcej? Ja bym tutaj tak celował na Ace'a, tam obici w miarę jego rywale. Na daleko, ale jednak nie, to je MMS musi, no i tu już słyszymy okrzyki, zobaczymy, zaraz ta runda powinna się skończyć. 74 HP, Easy 22. Jest tutaj na blisko, ależ teraz wyhaczył MMS go i jest piątoczko na konto Alsen Team. Przewaga już się kurczy powoli. No i zobaczymy, ciągle jesteśmy coraz bliżej już tutaj Poznania drugiego finalisty UBS Game Festival 2012, to kolejny granacja, no i tutaj ten ostatni już z Vickersa dormił, no nie miał szczęścia, że tam stał, no głupie tutaj rozpoczęcie, troszeczkę chcieli na ryzykanta wręcz, chcieli tak na ryzykanta wręcz tutaj zdobyć szybko kilka fragów, no ale dobre granaty i już tylko w trójkę. No tutaj Izak obity. I widzimy tymczasem atak galerią Norbiak i Dobi, ale tutaj oprócz ustawienia nie wiem, dopiero teraz zabił tutaj. Szkoda, że Easy nie zginął, bo on tutaj był ustawiony, jeszcze odwrócony od flesza pewnie. No udało mi się to na pewno, miał potem jeszcze lepszy rzut na tą sytuację. Dzięki. Nie zbywały ze snajperką, ale tam wycofał się pewnie kup i czasu teraz mniej, czy zachował bombę, nie ma jej nawet. Zachowa bombę, nie zachowa broń, bomby nawet nie ma na plecach. No a teraz z kolei bardzo bym się przydał, nawet jednak jeżeli bym miał teraz ten gracz podniósł, to nic by z tego nie wyszło, więc prawdopodobnie już ósma runda na konto Inetów. No ale to nie jest jeszcze koniec, myślę.
tutaj siedzi Mikołaj przy realizatorce, że tutaj moja ekipa mnie opuściła. Zaraz mnie jeszcze tutaj druga opuści. Dobrze, dostanie do T2, w sumie dobry humor, tylko po meczu. I powiedz mi, kogo to jest nick, bo zaraz pewnie 20 osób nie chciał pójść do Doty 2. A, to ta osoba chyba disowała dzisiaj. Tak? To niech jeszcze raz disuje, musi mnie disować, bo... Tak raz mi się udało, no teraz coś cicho siedzi, no tu ładnie prosi, no. Tak się nie bawimy, ale tymczasem bardzo szybki raczy, ale są, widzimy, że chłopaki starają się wręcz... Tak podobnie jak przeciwnicy, zagrać troszkę szybciej. No i im to chyba wyszło. Teraz dwóch graczy tylko z Inety przy życiu. Ze snajperki tam MM szuka fraga. Nie będą chyba tutaj odbijać od respa. Poszedły do trupa. Izak nie, jednak nie. Jednak tutaj będą od bramy. Pierwsze, jeden, drugi. Flash, Izak tutaj jest za samochodem Krzysztofa. Na daleko na podejście, no myli się, tam Swinkers teraz poprawia, no i trzy wygrają tą rundę, ginie tam Swinkers, ale poprawił tam strupa MM z Kosawu P. No i 8-6, kolejna runda dla Alsenów, dwie rundy przewagi ciągle Inet, no ale myślę, że coraz bliżej tutaj ostatnia runda tej połowy przed nami, no i dobrze by było dla graczy z Alsen, żeby tą rundę wygrali. Oglądam. Przyjechać na lana, żeby na tak było. Już się pogadałem tam z tym. Nie ma tam grupę zamolają. Ale ja zrobię. Ostatnio wygląda tej połowy przed nami Inet Koksy. 8 rund na swoim koncie. 6 rund miało Alsen. I ma dalej. Teraz jest szansa, żeby zgodzili się jeszcze o jedną ten dorobek. No byłby w miarę. Jeszcze tutaj Paweł jakieś fotki cyka. A i teraz spodłowa, no szkoda, żeby było naprawdę w miarę tej. I tak już dwóch graczy, więc tam wyręczył Normiak i Kup samego MM-sa. Paweł tylko z Dinem od galerii, przypominam, to było deko, więc tym bardziej dla Alsen na plus. Tutaj jeszcze jest wieżyczka, my to już widzimy. No nie wieżyczka, przepraszam, tutaj źle to odczytałem, na krawędzi po prostu stoi terrorysta, ale teraz próbował jeszcze szczęścia Paweł, jest! Siódma runda na konto, Alsen Team i będziemy mieli zmianę, są naprawdę bardzo emocjonujący ten półfinał. Trzecia jego mapa. I za chwileczkę zmiana strony. Ale już grają. Dobrze, nie będzie żadnej reklamy, wiem, że tego nie lubicie. Polacy ogólnie tego nie lubią, zawsze narzekają. To chyba oczywiste. Runda pistoletowa. Inet Koks teraz będzie bombside'y atakować, a Zendim bronić. Kto teraz sobie lepiej z tym wszystkim poradzi, no ja wam nie powiem. Poczekamy za chwilę, się po prostu okaże. Tutaj udany Izak, ale teraz no chłopaki z tymi diglami. Dobrze, wyszli kolejne fragi, no teraz bezradnie zupełnie Inet Koks, jakby nie grali swojego MMS. Tutaj szuka fraga, gdzie jest Paweł, gdzieś na respie, tutaj już okrzyki, chyba tam go MMS pewnie zabije, uraz straszną głowę. Już tutaj reszta graczy będzie go zaraz tam starała się dobić, jest Norbiak tam w ciemni i 8-8 dla... Mam po raz kolejny remis po dobrej połówce dla obu zespołów i dobrej pistoletówce teraz dla Alsen. Masa na flaszy poleciała, musieli dobić, uważać, ale to chyba jednak tam przez dach na galerię. Na galerię? Tak, na galerię z tym eko biegną gracze Inet i co ciekawe, idzie im to całkiem sprawnie, tylko jeden HP na koncie Norbiaka, więc spełniają się jak najbardziej. Jeszcze tutaj bomby nad położą, więc no Ineci są niezwykle groźni, mimo pozornie niegroźnie wyglądającej rundy eko. Chłopaki, no widzimy, podłożyli bomby, do tego jeszcze mają teraz przewagę.
więc naprawdę Inet z Lidlami jest bardzo groźne. Widzimy, że tutaj Alzen jednak robi swoje, przeliczyli się chyba gracze, Inet rozbraja bombę. Dopiero teraz Easy biegnie i tutaj w ogóle zaprosi za tą osobę, za którą trzeba było tutaj, najpierw trzeba było bombę, osobę z bombą zabijać, czyli dobiego. No ale jest, idziemy do 8. Do 9 dla Alsen, teraz już wreszcie Inet z pełnym ekwipunkiem, zobaczymy, czy chłopaki będą w stanie coś wykombinować. Sfinker skup Dobi, który za chwilę rzuci tam pewnie flesza, aby spowolnić tam przez dach, więc oni tam na pewno go oberwali. Coś na bezie dzieje, no jak tutaj ma troszkę problemów, musi się teraz wycofać, rzuci tam Mołotowa, czy też granat spalający. Widzimy, że chłopaki się kierują na środek, czy tam ktoś jest, zaraz Izak rzuci flesza i to powinien być ten moment, tam w oknie kogoś mamy i spójrzmy, Izak tutaj jeszcze, przeciwnik za skrzynką, nie ma fraga, Furlan go poprawi tutaj na plecy, będzie wchodzić jeszcze Empower, bardzo ładnie i zostaje MMS tylko z Dobim. Dobi będzie przez bramę rzucać tutaj flesza, no i szybko, ale nie rzuci jednak. Memson, Easy zabija tutaj gracza Alsena, MMS, broń pewnie zachowa. Będę komentować całą finał, co? Nie. Możesz sam skomentować, ja już siły nie mam w ogóle. MM zachowuje oczywiście tutaj broń, ale chyba go znajdą gracze i dopiero teraz zorientował się pan, że tam gdzieś on biegł, a teraz na plecach jeszcze ma Furlana, jest kolejny frag dla MMS-a. No, pozbawił tam kilka osób broni. 9 do 9, mam remis. No i co się teraz tutaj stanie? Jestem ciekaw na długiej, agresywniej. No i teraz sytuacja nam się wręcz odwraca. Co tam się stało na tym środku? No, Paweł puścił prostego tutaj spraya, no i praktycznie połowę teamu zlikwidował. Żeście wygraliście z tymi inetami? Mecz jakiś? Do 9 dla Inet, Cox, Alsen, no to sytuacja 9. Dla Inet, Cox, tutaj sytuacja nam się zmienia jak w kalejdoskopie praktycznie, więc chłopaki powinni się wziąć w garści, wreszcie ten pojedynek, tą sytuację wręcz wyciągnąć. Jest tutaj Easy, jest Dobi w dole. Sfinkers przesmoga tutaj, nie załatwia oczywiście rywala, wyłączył sobie tego X-ray na chwilę, ale jest frag dla niego. Szuka tutaj jeszcze reszty graczy, ale teraz Inet, no tak gwałtownie, takie gwałtowne te zwroty. Tutaj Norbeka się nie powstrzymał od pewnej uwagi, no i chyba Dobi jednak tutaj już nic nie zrobi. Jest frag od Empowera i dwie rundy przewagi już na koncie Inet. Tymczasem Inet chyba wygrało Eko z Alsenami, więc nic dziwnego, chociaż głównie jeżeli Inet ma coś wspólnego właśnie z rundami
pistoletowymi, to no z zasady więcej fragów zostanie zdobyć w takich rundach niż właśnie przy full equipmencie. Teraz jednak terroryści bardzo spokojnie, no normalnie jak nie ten zespół, z tego co widzieliśmy, to na pewno co innego mogliśmy wnioskować. Tutaj z zasad ogólnie żaden mecz nie jest do przewidzenia. Co już mamy podać sobie mistrzostw Polski, tutaj tylko możemy tę zasadę potwierdzić. Delta jest w finale. Delta, która no, naprawdę dosyć wysoko przegrała z Inec. Leci tam Grant i chyba na drugie tempo będzie chciał tutaj wejść Paweł. I rzeczywiście tam już próbuje sprojować przez tą ścianę swojego rywala, ale tam się wycofał. Z kolei leży już ten smog. MM skinie. Jest w bombsidzie też antyterrorysta. Leci tam flash, no i on pewnie będzie miał tam kłopoty. Tutaj włączymy sobie już tego X-Raya. Oczywiście tutaj powinien skanować Paweł. Jednak nic z tego, ale Sen wychodzi teraz z przewagonie, jednak 3 versus 3. Empower fraguje. Będzie jednak tutaj przejście respawnem CT, przepraszam, na bombsite B, a może jednak nie, tutaj będzie krył tego respa, żeby jakąś zasadzkę postawić. Będzie bomba na bombsite B. Norbiak będzie chyba odbijał od trupa, tak jest. Kub również, Sfinkers także tam się dołącza, więc no zobaczymy jak tutaj się tak ustawi. On tutaj będzie najbliżej graczy. Jest Paweł jeszcze na podejście, więc to tym bardziej będzie ciężkie. Paweł tam strzela się na daleko, już ogień wytoczony. Strzela tam Izak Kub z pomocą MM, ale już teraz podcelownik wchodzi, co zrobił Izak z Empowerem. 13-9 dla Inet. Dla Inet, Koks na razie złożony, mówiąc czoła, to nie, jednak były, jednak tutaj Easy już oberwał obie jednej graczy Alce. No na razie tutaj nie mam żadnych zwrotów akcji, tutaj ciągle ktoś zwraca moją uwagę, nie wiem, musicie coś ze mną zrobić. Ależ teraz tutaj Furna, no, jego charakterystyczny chyba znak rozpoznawczy, bardzo ładny tam spray, no. I Dobi już w tej rundzie nie zagra. Tutaj próbował jakoś się wkraść na bombsite B. Tutaj będzie jeszcze wchodzić Easy, zobaczymy czy coś z tego wyjdzie. Mają problemy gracze Alceny. Wszedł właśnie dokładnie tak jak mówiłem. Tam Easy stoi sam MMS. Jest tam w oknie. Jeszcze się nie wychylał, oczywiście my tego nie możemy inaczej skomentować. Nie widzi tego natomiast MMS teraz. Jest tam w oknie, ale tutaj trzeba raczej prefire'em. Prefire Stop tutaj się sprawdził. Wychyla się tylko na piksel, wręcz tam przeciwnik. Wraca, MM zachowa to broni. No i będzie 14-9. Nieciekawie to wygląda dla zespołu netów. Inet, Koks, no i teraz trzymajmy kciuki za Alcenu, żeby chłopaki się zebrali sobie i pokazali klasę tutaj MS, ale już od razu głowę miał prawa, więc widzimy, to jest najwyższa klasa już zawodników. No szczerze mówiąc, to chyba nawet Delciaki tutaj by lepiej od Alcenu w tym meczu nie zawalczyli. Zupełnie im ten styl nie podchodził. Tutaj próbuje dalej MMS, coś ustrzelić, jest jeszcze w dole Dobi, ale już ginie także MMS, więc droga na bombsite praktycznie otwarta, jest tam jeszcze na daleko. Mamy tymczasem team kill Izaka na Furlanie. Będzie tak już na bombsite'ach wchodzą chłopaki, tutaj dobry smoke został położony, Kup przez Famasem tam jakoś zabija.
Paweł tutaj będzie czekał bardzo tutaj skrupulatna gra, normalnie jak nigdy inne, zawsze agresywnie, bardzo takie spontaniczne ustawienia i akcje z ich strony. No i Norbiak po raz kolejny tutaj musi broń zachować. Będzie 15 do 9 już na pewno, więc za chwileczkę runda meczowa, runda o finał, o dojście do wielkiego finału dla zespołu Inetcops. Runda meczowa dla Inetcops, no i widzimy, że taki agresywny atak tutaj może by to działać. Norbiak nie wiem co zrobił, wyjdził kolał to i ledwie tam kilkadziesiąt HP zabrał. No ale teraz na szczęście reszta gracza SN poprawia, widzimy, że chłopaki są zdeterminowani, żeby jeszcze walczyć o ten dobry wynik. Ginie również Empower gdzieś tam z bronią MMSa. MMSa oczywiście w dolnym trupie jest Furlan. Furlan chyba ostatni 10 HP, już tam cała gromada graczy Alcen zebrana na bombsite B. Jeszcze jeden granat i oni się wycofywać, nie ma bomby na plecach, więc będzie musiał tutaj z drugiej strony walczyć, ale tam już widzimy Sfinkersa. No i tutaj drobny spray, kilka kul, które by trafiły przez ścianę, już by Furlana unieszkodliwił. Tutaj będzie smokiem, starał się jakoś zasłonić, coraz mniej tego czasu, więc najlepiej byłoby tutaj dla niego tą broń zachować. I jest runda numer 10 na konto Alcen. No dalej to jest aż 5 rund, kompaki jakoś się trzymają, więc chwała dla nich za to, ale 5 rund, no nie wiem, pójdzie, czy będą chłopaki jeszcze w stanie coś tutaj ugrać, czy rzeczywiście Inet zbierze się w sobie i zakończy już ten mecz. Będziemy znali parę finałową całego turnieju. Więc słyszymy teraz rozstawienie zawodników na mapie, na galerii, gdzieś tam na środku rozstawieni. Rzeczywiście, więc no, ciekaw jestem, co tutaj chłopaki zrobią za chwilę. Tutaj no, niepotrzebnie tak MM się wychylał, wiedząc, że wynik jest no, tak tutaj cięty bardzo. Tylko 4 gracze, ale ten teraz jeszcze przy życiu. Jest frag tutaj dla Furlana, no nie trafia, więc jeszcze raz się jakoś trzyma, ale teraz Sfinkers bardzo bity, muszę uważać, teraz bardzo, a nie Empower z Pawłem tą sytuację całą sobie wypracowali, no i 2 versus 2 ciężko tutaj jeszcze dobę się próbuje obrócić od tych fleszy. Norbiak gdzieś tutaj w bramie będzie na zwłokę próbował zamić na tym podejście graczy z Inet, no i tam jakieś okrzyki, no i jest chyba nie dać kawie tutaj dla Alcen, dobi tylko sam tutaj 100 HP na swoim koncie, ale dobrze ustawiony Furlan, good game. I znamy już finalistę kolejnego, Inetcops.